Citius, Altius, Fortius. Szybciej, wyżej, mocniej. Ta dewiza Igrzysk Olimpijskich przyjęta przez MKOL w 1913 roku towarzyszy studentom Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu przez cały okres studiów. Są też tacy, na których to motto wywiera jednak większe wrażenie i zostaje z nimi przez całe życie. Taką osobą z pewnością jest mój dzisiejszy gość, z którym chciałbym porozmawiać o tym, jak być szybszym niż pęd życia, jak systematycznie mierzyć wysoko i skąd brać do tego siły. I choć jeszcze nie zadałem mu pierwszego pytania, to wiem, jak na nie odpowie, że jest lepiej. Moi drodzy, przed Wami Michał Zalemski. Zapytać, jak ty to odbierasz, nie? Że tutaj na stare śmieci przyjechaliśmy. Wiesz co, powiem tak, no taka, kurczę, nostalgia i takie wzruszenie nawet trochę, kurczę, no bo to nie? Widzisz, jak ten czas biegnie, nie? No. No. Ale słuchaj, nie, bo zanim, ja już zrobiłem sobie wstęp, nie? Bo no. Ja przyjechałem wcześniej. No. I ja powiedziałem, że ja wiem, jak ty odpowiesz na pierwsze pytanie, które ci zadam. No, okej. Okay. Jak jest? No, no co? No jest lepiej, no, z każdym rokiem. No, ale tak właśnie też nawiązywałem we wstępie do tego napisu. Nie wiem, jak na tobie, ale... Na mnie on cały czas działa. Tak, dokładnie tak. Nie? No, to jest taki zajebisty motywator. Nie? No. No. Ale powiem ci tak, że kurczę, no, w sensie ja to nie zastanawiałem, ale to coś ciekawego, co mówisz, że rzeczywiście szybciej, wyżej, mocniej, no. No, no tak, to mnie wiele lat prowadziło, chyba dalej prowadzi, natomiast wiem już jedno, że też warto się czasem trochę zatrzymać, a no nie właśnie. Tylko tu. No, no. Się nie znam. Ale słuchaj, bo zanim jeszcze weźmiemy kije, to właśnie a propos tego, żeby wiedzieć, gdzie zwolnić, nie? Ty jesteś osobą no. ambitną, nie? Bardzo. Bardzo ambitną, no. Tak. No i właśnie, czy ty nie masz tak, że w tej ambicji, czy ludzie ambitni nie mają tak, że są cały czas trochę... Kurczę, no nie chcę, wiesz, tutaj za mocnych słów użyć, ale tak trochę pod presją, pod swoją presją, taką, którą sobie dają, bo stawiają sobie cały czas cele i nawet jak już bardzo dużo osiągną, to wewnętrznie czują, że to tak. Jeszcze nie jest to, ja jeszcze mogę pójść, czy oczywiście. Chcę pójść dalej, nie? I teraz z tym sobie jak radzić, nie? Tak, no to jest, wiesz co, to jest myślę, że Olek duża sztuka, bo to co mówisz, że to jest taki wewnętrzny motywator, nie? Który no. cały czas cię pcha do przodu. I tak naprawdę, no tylko od Ciebie zależy, kiedy sobie powiesz dość. Znaczy, tu nie chodzi o to, żeby sobie powiedzieć może dość, ale żeby znaleźć momenty, kiedy zaciągasz lekko hamulec ręczny, nie? No. Żeby to nie było i ciągłe... I zacząć czerpać te radości, to kurczę, górnolotnie słowo szczęście, no, tak. które już osiągnąłeś, do którego dokładnie. Dążyłeś, bo 10, czy 5, czy 3 lata temu byłeś w zupełnie innym miejscu. Tak. A nadal się tym nie cieszysz, nie? Zamiast, właśnie. Nie? Właśnie cieszyć się chwilą, nie? I to jest, wiesz, ja nie lubię tego hasła tu i teraz i tak dalej. To jest takie trochę już wyświechtane, zaczyna się robić. Natomiast tak, to zdecydowanie... No wiesz, ja z takimi ludźmi też pracuję. No. Przychodzą do mnie z tym układem nerwowym, który jest na wiecznym pobudzeniu, tak? I oni gdzieś pędzą, ale sami nie wiedzą do końca gdzie, tak? Ja mam jakieś cele w życiu, cały czas mam cele w życiu, natomiast to jest też tak, że te cele nie mogą cię zdominować, nie? Mhm. Kiedyś jeszcze 10 lat temu, jak właśnie spojrzałem na to hasło, fajnie, że to poruszyłeś, to rzeczywiście, no, szybciej, wyżej, mocniej i tak cały czas, wiesz, intensywnie, nie? Ale no, tak, ale musi być to trochę przeplatane mimo wszystko, tak? Żebyśmy się nie wypalili na przykład. No. Ta praca wtedy ma jeszcze większy sens, kiedy daje nam, no... No to poczucie radości, szczęścia i już nie mówię satysfakcji też, tak. Nie? I w Nordic Walkingu wydaje mi się, że dla mnie tą największą taką radością to jest bezpośredni kontakt z ludźmi. Wiesz co, tak, ja wczoraj nawet nagrywałem krótki filmik dla ekipy, którą współtworzyłem, Nordic Team Częstochowa, i bo oni mają podsumowanie sezonu.
spotykają się w knajpce, jest dobra impreza, tak, i celebrują te swoje wyniki i tak dalej. Ale wiesz co, jakby to nawet jak tak się zastanawiałem przed tym filmem, co jest najważniejsze w tym wszystkim, to, że tak naprawdę zbudowali przepiękną grupę opartą na świetnych relacjach. I to jest najważniejsze, tak. Wiesz, i już nawet nie ta, myślę, rywalizacja, tylko to jakie masz relacje z drugim człowiekiem. Wiesz, to już Olek, właśnie fajnie, że jesteśmy w podobnym wieku, prawie takim samym, ale zauważasz, że jak czwórka jest z przodu, a może nawet jak miał się 38 lat, u mnie to było już trochę wcześniej, że zaczynasz zauważać, że w życiu inne wartości są istotne, nie? I tak naprawdę trochę sobie przewartościowujesz to wszystko. Dalej praca, dalej cele, tak. W moim przypadku na przykład. Dalej cele, dalej rozwój, dalej robienie, wiesz, budowanie mojego brandu jest lepiej i tak dalej, ale już nie za wszelką cenę, nie na siłę. Już pieniądze nie są na najwyższym miejscu, nigdy u mnie nie były, ale teraz nawet spadły gdzieś niżej w hierarchii. Ważne, ale absolutnie nie najważniejsze, nie? No to co jest najważniejsze dla Ciebie teraz? Wiesz co, teraz dla mnie najważniejsze jest ewidentnie rodzina. Ewidentnie rodzina i relacje z żoną, z dzieciakami. Nie? To jest takie, to jest coś takiego najważniejszego, gdzie powiedzmy sobie szczerze, że jak w pewnym wieku pędzisz, to no, nie przyglądasz się temu, nie zauważasz, nie? Znaczy bardzo łatwo to ominąć, nie? Łatwo. No. Jak się zaplączesz w te swoje myśli, postanowienia i cele, które często zabierają dużo czasu, to bardzo łatwo gdzieś tam się rozminąć, nie? No. Wiesz co, ja myślę, że mi też było łatwiej, bo to, że ja miałem na kozetce ludzi i to jest wielki atut już mojej stricte pracy gabinetowej fizjoterapeutycznej, że ja pracując jeden na jeden z człowiekiem, jestem kimś w rodzaju jego spowiadacza, teraz to już nawet psychoterapeuty, tak, nie? Ale tak. Z drugiej strony ja też od tych ludzi bardzo dużo dostaję, za co jestem im ogromnie wdzięczny. Tak, i właśnie to jest to, co ja właśnie zrozumiałem, co nasza praca, co nasze działania dają, że jeśli my coś dajemy, to my tak samo odbieramy, nie? I dlatego to ja czuję zawsze po kontakcie z ludźmi, nie? Tak jak ostatnio czy się spotkałem nawet w ramach tych filmików i sobie rozmawialiśmy o różnych fajnych rzeczach, czy po prostu na szkoleniach, na treningach i na jakieś różnego rodzaju wyjazdach, nie? To wszystko zawsze wiąże się z jakąś pracą, ale ostatnio zrozumiałem, że to, dlaczego mi się chce to robić, to jest właśnie to, co dostaję po tym, nie? No tak. To, ile ta energia się utrzymuje w człowieku po. Nawet może coś nie wyjść, nie? No może się nie udać, albo nie wiem, zarobiłeś mniej, albo zawsze, ja mam zawsze w ogóle tak, że zawsze mogłem zrobić coś lepiej. Zawsze możemy zrobić coś lepiej. Albo może nawet nie tyle, że mogłem zrobić lepiej, ale chciałbym zrobić lepiej, ale zrobiłem to gorzej, nie? Albo zrobiłem nie tak, jak trzeba. Nie, absolutnie. Zrobiłeś tak, jak w tej chwili byłeś na to gotowy. Tak? Oczywiście, że tak. No ale nie masz tak, że jak coś zrobiłeś i że żałujesz, że to zrobiłeś? Czy żałuję? Nie, wiesz co, ja już myślę, Olek, że już sobie to wyrzuciłem dawno z głowy. Po prostu robię tak, jak robię, na ile jestem w stanie w danym momencie i na ile mam, wiesz, nie wiem, mocy sprawczej i tak dalej i zostawiam to, no, po prostu. A jutro jest kolejny dzień i można zrobić coś lepiej. Słuchaj, to jeszcze myślę, że do tego wrócimy, ale tutaj gdzieś już pojawiły się słowa rywalizacja, szybkość i tak dalej. No. Ja Ci mówiłem, że przygotowałem dla Ciebie niespodziankę, nie? Coś wspomniałeś, no. No, to może ale wiesz, że jest, poczekaj, 7:40. Nie, to nie będzie nic, nie ten. Przyjechaliśmy samochodami. Tak. Chociaż jest zimno, przydałoby się rozgrzać to. Oj, przydałoby się, przydałoby się. Słuchaj, to weź sobie kije. No, idę. I chodź. Idę. Słuchaj, ty ten stadion trochę tu kojarzysz? Trochę, a co? To ja dobrze kojarzę, że ty żużel lubisz? Tak, no, znaczy teraz już trochę z żużla, wiesz, wylazłem już trochę z tego. No. No, ale no mówię, właśnie wartości się zmieniają, ale zawsze lubiałem. Aha. Lubiłem żużel. To dobra, chcesz zrobić brzydkę, a ty się nie wejdzie. No chodź, tu wejdziemy. Czy wejdzie się tu? Ci wszystko załatwiłem. Dziękuję. Tak, wchodzimy. Słuchajcie. Ale czas, ty, ale kurwa. Dobrze, co, ścigniemy się? No jasne. O,
ale czacior. Na stadionie żoru zwarty pocą. A wiesz, jakiś wrodziłem Nordic na stadionie Włókniarza? No. A ty lecisz z zaskoczenia. Ja pierdolę. No. Ale fajnie, nie? No czad, no, ej, po zewnętrznej przy krawężniku. Ty idziesz po zewnętrznej, ja przy krawężniku. Wiesz, że ja jestem po kontuzji. A ja ostatnio mniej trenuję. Nie, nie, nie. Semi-final one, that's a great start from a man in white, Martin Vasilik, never in doubt, that's why he picked gate three and white, I understood it totally, never in doubt, Sparkstick charging on the inside run, okay, mate. Yes, whatever, you believe me, Vasilik the leader, then it's Freddie Lee in second, Frick's coming on strong as well, he's going to go into the dirt on the banking, round the outside, Max Frick, here he comes, charges hard around the outside, Frick really piling it on, Vasilik the leader, and here comes Frick! No chłopie, powiem ci, że płuca mi wypluło. Ale czułeś tą walkę bark w bark? Czułem, czułem. No, wiedziałem, że z tobą lekko nie będzie. Ale jak, fajnie, nie? Fajnie, wiesz co? To jesteś za niespodziewany? Nie spodziewałeś się, nie? Nie spodziewałem się, nie. Wiesz co, się nie spodziewałem. I to co tak rozmawialiśmy, wspomnienia wracają. Wiesz, Żużel był od dziecka ogromną moją pasją. Potem był Nordic Walking, też taką ogromną pasją. No a potem było też ściganie w tym Nordiku, nie? I to, co tutaj się gdzieś tam z jajem, ale to się pojawiło, tak? Czyli w tobie jest taka żyłka zawodnika. No jest, wiesz co, Olek, jest to nawet to, co wcześniej rozmawialiśmy, tak, to nasze Citius Altius Fortius, szybciej, wyżej, mocniej, no to też jest rodzaj pewnej rywalizacji, nawet niekoniecznie z kimś z zewnątrz, tylko trochę ze sobą samym, podnoszenie sobie. Ale jak myślisz, czym to jest spowodowane, bo są osoby takie jak ty, które tą rywalizację lubią, czy nawet potrzebują, chociaż teraz już mówisz, że już mniej, tutaj sobie jak rozmawiamy, to już tak. Mniej, a są osoby takie jak ja, gdzie mnie to tak trochę blokuje chyba, wiesz, ja raczej wolę taką rywalizację sam ze sobą. Na przykład lubię stanąć na biegu Piastów, gdzie jest jeden po prostu spośród tam kilkudziesięciu tysięcy, tak, nie? No. Więc wiesz, jest ta anonimowość, wiadomo, tak. że jeśli się skompromituje, to tylko przed sobą, nie? Czyli może ja nie potrzebuję tego stresu jednak dodatkowego. Tak, bo na pewno się to wiąże ze stresem. To jest stres, nie? Dokładnie tak. Tobie to wystarcza i ty sobie to robisz tak, a rzeczywiście ta rywalizacja, kiedy jeszcze jesteś trochę na świeczniku, to co kiedyś rozmawialiśmy, tak? Że ty też nie chciałeś startować w Nordiku, bo ktoś patrzył, a to ten Olek Wilanowski doszedł po prostu jeszcze tylko dwóch na końcu, jeden z nich to Wilanowski, to w ogóle... A on przecież się tak dobrze zna na tym Nordiku, no to też powinien być szybki. Nie, nie, właśnie nie. No i właśnie to widzisz, jak to jest tutaj z tym Nordic Walkingiem, bo wiesz, że ja właśnie z jednej strony można wyznawać tą ideę Nordic Walkingu jako tego sportu takiego bardzo zdrowego, prozdrowotnego, który uruchamia jak najwięcej mięśni, ale też buduje nas kondycyjnie, mięśniowo i chyba taki był tego zamysł, żeby jakby przygotowywać do zawodów, prawda? A to ściganie, jak twoim zdaniem, bo ty i się ścigałeś i organizujesz, czy organizowałeś mnóstwo zawodów, jak to twoim zdaniem wygląda? Czy jest to zaburzone, czy to jest dobre miejsce, żeby Nordic Walking był jako forma ścigania się? Wiesz co, Olek, ja nie widzę w tym żadnego problemu, bo są osoby, które mogą z tego czerpać radość po prostu chodząc sobie, wiesz, po parku spokojnym tempem, ale są osoby, które lubią nutkę rywalizacji. Dlaczego nie? Tylko, wiesz, jak już zawsze mówiłem, jak już startowałem w zawodach, to rzeczywiście bardzo zwracam uwagę na tą jakość tego chodzenia. No właśnie. No bo bardzo często z rywalizacją wiesz, że jakość tej techniki nordykowej, która nie jest łatwa wbrew pozorom, no szczególnie, ona żeby iść szybko, żeby to iść jest szybko. To właśnie bardzo trudne. No, to nie. I jest sporo osób w Polsce, które potrafią to połączyć, nie? Ale też tak. Jest sporo osób, które, żeby nikogo nie urazić, gdzieś chcą dorównać do tych najlepszych i przez to... No i przez to wchodzi niestety, wiesz, takie naginanie, tak? Naginanie, wręcz podbieganie czasem w tych zawodach. Dlatego ja zawsze mówię, no wiesz, my ludzie mamy różne swoje strony tak naprawdę i dlatego jak już są zawody, sorry, muszą być sędziowie, tak? Muszą być sędziowie, ja tego bardzo pilnuję, zresztą 5 czerwca zapraszam, w Częstochowie robię imprezę aktywnie, Boże, w Częstochowie, w Blachowni robię imprezę, ale to się wydaje. Nie, to przecież jesteśmy ludźmi.
W blachowni robię imprezę, aktywnie w blachowni, bo tak jest lepiej. No i tam robimy i Nordic Walking, i bieganie. Ale no jak Nordic Walking, nie wyobrażam sobie inaczej, żeby nie miało być sędziów na starcie. Na, w sensie na trasie, tak? No tak, jak najbardziej. Ale to wiesz co, bo to też to co ja lubię w zawodach i to, że one się odbywają, to jest to, że one właśnie bardzo wiele osób motywują. A też chciałem o tej motywacji z tobą porozmawiać, no bo to jest niesamowicie trudne zacząć coś robić, jak we wszystkim, tak? Tak, dokładnie. To no. Bardzo proste stwierdzenie, że najtrudniej jest zacząć cokolwiek. Natomiast w sporcie czy w treningach wydaje mi się, że też bardzo trudno jest utrzymać się w tych swoich postanowieniach. I zawody są czymś takim, co potrafią chyba podtrzymać. Zdecydowanie. Nie? Wiesz, zawody to jest ten taki czynnik zewnętrzny, który cię motywuje. Tak? Masz start, nie wiem, danego dnia, tak? Szykujesz się na czerwcowe zawody, jest ten bat, tak? Na zasadzie takiej, że no dobra, to muszę zadbać trochę o formę, muszę regularnie coś zrobić, potrenować. I dla wielu osób to jest fajny czynnik motywujący, taki zewnętrzny motywator. No. I bardzo dobrze, że to jest. Dokładnie. No dobra, ale teraz już abstrahując w takim razie od sportu. Czekamy się coś tak. Dobrze, niech jesteś okej. Abstrahując od sportu, no bo ty też rozwijasz się bardzo mocno tak pod kątem rehabilitacji. Gdzieś napisałeś nawet, że zdrowie to nie jest tylko takie zdrowie fizyczne, ale też ładnie to powiedziałeś, że radość, aktywność, kojarzysz? Nie, znaczy... To czekaj, ja ci przeczytam. Przygotował się. Tak, ja przejrzałem całego twojego Facebooka. Zdrowie to także radość, akceptacja i szczęście. Dokładnie tak. Nie, więc czy ta akceptacja i szczęście też poprzez nasze działania, takie jak chociażby działalność sportowa, też jest chyba do osiągnięcia, nie? No właśnie, ja myślę, że aktywność ruchowa i sport to wiesz, fajnie odpala te emocje, tak? Te no pozytywne właśnie emocje, tą radość, tą akceptację, te endorfiny, tą dopaminę, ten nasz układ hormonalny, wiesz, bierze się do roboty, tak? I tak naprawdę no, zalewamy się tymi pozytywnymi hormonami i tu o to chodzi, bo to z automatu zmienia naszą emocjonalność, a emocjonalność to układ nerwowy, tak? Mm-hmm. On się przez to najzwyczajniej w świecie reguluje. No i u swoich pacjentów na przykład, czy pacjenci, którzy się ruszają, a nie ruszają, szybciej wracają do zdrowia? Zdecydowanie. No Olek, to jest jedna z podstaw. Dlatego ja połączyłem moją fizjoterapię i pracę na kozetce w gabinecie z tym, żeby ludziom pokazać, że no coś muszą dołożyć od siebie, żeby to zdrowie im towarzyszyło, tak? Żeby oni nie wracali do mnie do gabinetu. No o to chodzi. Dlatego wiesz, jak ja mam pana z brzuszkiem, że tak powiem, który nic nie robi, a przychodzi do mnie z wieloma bólami ciała, no to on musi zrozumieć jedną rzecz. Ja wykonał robotę na kozetce w gabinecie. Ja z nim porozmawiam. Popracujemy też często z jego emocjami, bo to co wcześniej, tak jak rozmawialiśmy tutaj chyba poza kamerą, bo ja już nie wiem, kiedy my rozmawiamy poza kamerą, a kiedy w kamerze, no teraz wiesz. Tak naprawdę też jestem już kimś w rodzaju też psychoterapeuty, takiego terapeuty holistycznego dla pacjentów. Więc jakby, a ta holistyka polega też na tym, że to nie jest tylko to, że ja zrobię robotę w gabinecie. No to ty musisz wyjść i coś zrobić ze sobą, tak? I Nordic jest idealną propozycją dla osób, które wcześniej nic nie robiły, które siedziały za biurkiem, nie wiem, jeździły jako przedstawiciel handlowy samochodem i nagle chcą coś w swoim życiu zrobić. To jest idealne rozwiązanie i wiesz, nie jeden wejdzie w Nordic Walking i zostanie na tym etapie, a mam wielu takich pacjentów czy kolegów, którzy weszli w Nordic Walking, ale potem przeszli do biegania, czyli intensywniejszej formy wysiłku, tak, bardziej przeciążeniowej, ale Nordic był tym takim fajnym pomostem. Tak, dokładnie. To jest super, tak. Właśnie chciałem cię zapytać o to, czy w Nordic Walkingu coś uważasz, że jest najbardziej to jest właśnie to, czy znalazłbyś jeszcze coś, może, bo tak mówimy dużo pod kątem innych ludzi, a pod kątem ciebie samego, wiesz, to co też tu mówiliśmy, nie, że patrzymy cały czas się na to wszystko, co jest dookoła nas, na te ulegamy tym wszystkim bodźcom zewnętrznym, ale tak jakbyś się teraz skupił tylko na sobie. Skupił na sobie, dokładnie. No skupić na sobie, to co rozmawialiśmy, to jest największa sztuka, skupić się na sobie, wiesz co? Ja myślę, że w Nordiku dla mnie na pewno było
Znaczy ja, mnie zachwyciło w nordiku jedna rzecz, pamiętam, jak zresztą u ciebie byłem na szkoleniu i u ciebie się uczyłem tego nordika, to jak poczułem pracę wyszkoliłem całego sobie po prostu mistrza. Wyszkolił sobie mistrza. Tak jest, dokładnie tak. Wiesz co, nie Oleg, ale to było to, że ja poczułem po prostu pracę całego ciała, nie? I tak podchodziłem do tego, wiesz, ja jadąc na to szkolenie do ciebie, moim planem było to, żeby mieć coś dla moich pacjentów, nie? Będę miał aktywność, którą jakby zalecę, sprzedam moim pacjentom, nie? A nagle się okazało, że ja, człowiek, który od dziecka uprawiał sport, wiesz, zachwyciłem się nordikiem, nie? Bo nagle poczułem, że pracuje całe moje ciało. I ta wcale nie do końca łatwość tego nordika. I to było super. I myślę, że to było takie naj dla mnie, taki w ogóle mocny start. Że się wkręciłem. Tak, to było zaskoczenie. Teraz już chyba będę widoczny. Olej zniknął i znowu się pojawił, ale cały czas był z nami. No słuchajcie, no nie wiem, i najlepsze jest to, że ja mówię do Michała, czekaj Michał, ja sprawdzę, czy cię widać. Tak. No i nie widziałem, czy mnie widać, nie? No ale to już wybaczcie, oto jestem. Ale dobra, Michał, słuchaj, chciałem cię jeszcze zapytać o to, no bo ty, no tak jak rozmawialiśmy sobie trochę przez telefon, przed tym naszym dzisiejszym spotkaniem, ty tą swoją drogę fizjoterapeuty troszkę teraz jeszcze rozszerzyłeś, nie? Czyli już nie tylko, że zostałeś fizjoterapeutą, ale zostałeś jeszcze takim bardzo kompleksowym fizjoterapeutą, nie? Tak to bardzo, bardzo... Ja mówię terapeutą. Terapeutą w ogóle, nie? Bo i podchodzisz tak naprawdę. Właśnie, nie? Że nie tylko ciało, ale i duch, i psychika, jaka jest ważna w naszym życiu, w naszych działaniach. Bo tak jak rozmawialiśmy, na co dzień bodźcowani jesteśmy milionami totalnie, rzeczy. Totalnie. I często w tych milionach rzeczy brakuje tej cząstki naszej. Nie? Nas samych. Nas samych. Czy ty się z tym spotykasz tak u swoich pacjentów? Nazywasz ich pacjentami? Tak, pacjentów nazywam pacjentami jak najbardziej. Tak, bo teraz kurs, na którym jestem, to tam jakby o pacjentach się mówi klienci, tak? Mnie to, mi to nie przechodzi przez usta. Dla mnie pacjent, no klient tak kupi ode mnie kije albo koszulkę na tym, tak? No bo wtedy jest klient, tak? Natomiast tak, to są pacjenci i wiesz co, spotykam się z tym, to jest nagminne, Olek. Pędzimy, nie potrafimy się kompletnie zatrzymać. Często uciekamy od siebie. I tak się czasem śmieję, że tak mamy jedną banalną rzecz zawsze przy sobie, kompletnie za darmo, czyli oddech na przykład, tak? To jest coś, co niezwykle reguluje nasz układ nerwowy i kompletnie z tego nie korzystamy. Dlatego wiesz, coraz więcej się mówi o medytacjach, o mindfulnessie, o byciu tu i teraz. No i to też czasem się może stać wyświechtanym sloganem, ale uważam, że no właśnie warto pamiętać, że to jest niezwykle przepotężne narzędzie, które mamy. Czyli co, zrobimy sobie trening troszkę pod kątem oddychania? Patrz, od razu... Tak. No bo też stoimy na spince, nie? No właśnie ten oddech, widzisz, nawet jak już o nim wspomniałem, to z automatu człowiek przypomina. Tak. Jak ten oddech na co dzień nas jest ograniczony, spłycony, jak rzadko kiedy oddychamy pełną piersią, tak. I to oddychanie pełną piersią chyba pojawia się, no na pewno pojawia się w sporcie, nie? Właśnie w sporcie, dlatego wiesz, ile osób mówi, że ja bez sportu nie potrafię funkcjonować, bez treningów, no bo on nie siądzie, wiesz, w pozycji lotosu na dywanie i nie zacznie medytować, bo dla niego jest to kompletnie nienaturalne, albo wręcz coś, czego, nie wiem, może się wstydzi, z czym się kompletnie nie utożsamia, a pójście pobiegać, czy chwycenie za kijki, zrobienie treningu jest czymś już naturalnym, tak? I co wtedy robi? No oddycha i to głęboko oddycha, reguluje się. I też, no widzisz, i też czasami w ogóle znalezienie w tym wszystkim czasu na sport, nie? Czasu dla siebie. Czy ty masz jakiś sposób, który mógłby ułatwić naszym widzom? No bo pewnie są wśród nas, wśród osób, które będą oglądały, osoby, które chodzą z kijami, ale też być może są osoby, które zbierają się do tego, żeby zacząć, ale no bardzo często pojawiającą się, no nazwijmy, no nie bójmy się tego nazwać wymówką, tak. Jest kwestia czasu, że nie mam czasu i to mnie wcale nie dziwi, bo ja wiem, że czas jest naprawdę ciężko znaleźć dla siebie. I czy ty masz na to jakiś sposób?
sposób? Czy ty w swoim życiu doszedłeś, kiedy znajdujesz, no bo sam jesteś też zapracowany, tak, zabiegany. W ogóle to jest dobrze, słuchajcie. On ma też trójkę dzieci, jak Klaudia ostatnio. No tak? To no. Jest w ogóle jakieś, ja się zastanawiam, ty. Klaudia ma trójkę dzieci, ma też bliźniaki. O, witamy, ty, Klaudia, pozdrawiamy. Tak, i ty tak samo. Czy to jest jakoś tak, że ludzie, którzy mają bliźniaki, wiedzą, jak ten czas znaleźć? Wiesz co, znaczy to jest trochę tak, Olek, że to tak jak czasem się mówi, że jak mam wolne, to zrobię trzy razy mniej niż jak mam, wiesz, napięty grafik. No tak. Ja myślę, że to tak z tymi dziećmi trochę jest. Masz trójkę dzieci, wszystko musisz poogarniać, one cię uczą, paradoksalnie one cię uczą dyscypliny i tego, że trzeba wokół nich działać, jak są małe i jest, wiesz, jest urwanie czachy, bieganina, załatwianie, układanie tysiąca rzeczy, uczysz się organizacji czasu, a to potem dodatkowo to no, plusuje w późniejszym życiu. Ale to jest rada dla naszych widzów, żeby sobie zrobili bliźniaki? No wiesz, takiej rady nie mam, po prostu tak się zadziewa. Natomiast tak, do trójki dzieci chętnie namawiam, jak najbardziej, jest ciekawie. Wiesz, ja sam jestem jedynakiem i ja zawsze marzyłem o trójce dzieci, moja żona zresztą też. I jestem wdzięczny za to, że mam trójkę dzieci, choć ale nie zawsze jest łatwo. To może to jest ta rada, że trzeba mieć marzenia, gdzieś postawić się w głowie w przyszłości, że będę w tym miejscu. Ja trochę mam coś tak. Wydaje mi się, że warto marzyć, warto stawiać sobie marzenia, bo potem do nich dążymy i one się spełniają. Zdecydowanie tak. Tylko wiesz, ja myślę, że my ludzie sami sobie nakładamy takie niepotrzebne utrudnienia. No bo wiesz, ktoś powie, tak jak przed chwilą powiedziałeś, wymyśl sobie coś, stwórz coś w głowie, miej marzenia, no i warto do nich dążyć, tak, i działać. No właśnie, no przecież to jest banalnie proste, co ty powiedziałeś. No nie wiem, zamknij oczy i wyobraź sobie, nie wiem, Olek, masz fantastyczny dom, który wynajmujesz, który można wynająć, tak, w pięknych okolicach przyrody, okolicznościach przyrody. To jest ostatnia reklama. Tak, ale to było twoje marzenie, tak? Tak. No zobacz, a wyobrażałeś sobie to, zanim go miałeś? No wyobrażam sobie nawet nie tyle, wiesz, co i jak powinno wyglądać, tylko swoje emocje związane z tym, które będą mi wtedy towarzyszyły. No właśnie. O to się później różnie sprawdza lub nie. Tak. Bo w marzeniach najpiękniejsze jest też to, ten czas, kiedy marzymy i kiedy do tych marzeń dążymy. Droga do marzeń. Często potem, tak, jak już marzenie się spełnia, to się okazuje, że nie mamy tego marzenia. No, dokładnie. I to też... Także wydaje mi się, że samo marzenie jest fajne, ale teraz chyba nikogo nie zachęciłem do tego, żeby uprawiał sport, tylko o tym marzył. Dokładnie. Nie. Czy zachęcamy kogoś do aktywności, do Nordic Walking? No zachęcamy. No marzcie o tym, ale potem pójdźcie i chwyćcie za kijki, tak? I wykonajcie pierwszy krok. Tak. Wiesz co, też ja mam takie wrażenie, tylko może to jest tylko mój taki subiektywny pogląd na to, że jest bardzo dużo osób, które zaczęły chodzić z kijami i są już naprawdę daleko. Poszły tą drogą rozwoju takiego sportowego bardzo daleko. I one dają przykład, inspirują i motywują, ale są też osoby, które patrzą z boku, które tego nie zrobiły, tego kroku i patrzą, kurczę, ja też bym tak chciał, ale on już jest tak daleko, ja już go nie dogonię, mi się to już nie uda. Spalają się na starcie. Nie? No, duży błąd tak naprawdę. Wiesz, warto spojrzeć na mniejsze kroki. Znaczy, wiesz, w celach to jest w ogóle tak, że możesz sobie, jakby ustalisz sobie jakiś cel taki dalekosiężny, do którego chcesz dążyć, to i tak musisz stworzyć mini cele, po których będziesz szedł do tego dużego celu. Jak będziesz miał jeden duży cel daleko gdzieś, to ci zabraknie motywacji na zwyczajnie świecie. No to już na starcie stwierdzisz, to jest tak ogromne, nie podołam. No ale jak wytyczysz sobie ścieżkę, jest takie ćwiczenie, nie pamiętam jak ono, wizualizacja w retrospektywie się bodajże nazywa, że wyznaczasz sobie, ty jesteś w momencie teraz, tu i teraz, czyli to jest dzisiaj, tak? Idziesz sobie 5 metrów dalej i tam jest twój cel, na przykład, którym jest za 5 lat zrobienie czegoś tam. Idziesz do tego miejsca za 5 lat, stajesz sobie tam, chodzi o to, żebyś ty stanął i patrzysz na to miejsce, które jest dzisiaj.
i zaczynasz sobie małymi krokami wracać do miejsca dzisiejszego i każdy krok kolejny to jest, wiesz, jakby cofanie się wstecz, jakie małe kroki musisz wykonać, żeby dojść do tego celu za 5 lat. I to wtedy pokazuje, jak warto jest wyznaczać sobie ogromne nawet cele, no ale między ogromnym celem a dniem dzisiejszym muszą być te mniejsze. I wtedy to ma sens. No i to jest no widzisz, jak ja wiedziałem, że z tobą trzeba się spotkać. Często to, co nam się wydaje oczywiste, dla innych jest tak, czymś nieoczywistym i o tych wielu rzeczach trzeba mówić. I z tą wiedzą się dzielić. I to jest chyba też to, co nas spotyka właśnie wtedy, kiedy się spotykamy z innymi Nordic Walkerami. Tak. I się dzielimy różną wiedzą. Dzielmy się wiedzą, bo to tak, fajnie powiedziałeś. Rzeczywiście, pewne rzeczy dla nas są oczywiste, a dla kogoś innego może być to nawet czasem swego rodzaju odkryciem. Mhm. Więc warto mówić, warto opowiadać, warto uświadamiać. Super. Michał, to myślę, że to jest fajne zakończenie dzisiejszego spotkania. Prawda? Bo nie. Trochę nas czas już goni. Ale zrobiłeś mi, słuchajcie, zrobił mi genialną niespodziankę. I wiedziałem, że się spotykamy koło stadionu żużlowego, ale nie wpadłem na to, że tutaj wejdziemy. Ale patrz, Michał, no to jest też to, co powiedziałem na początku, że to, co mi daje radochę, to spotykanie z innymi ludźmi. Przecież ja sprawiając tobie radochę, sprawiając radość sobie. Tak, no. I nie dość, no, czy ja bym przyjechał tu, żeby wejść na stadion? No, absolutnie nie, może idiotyzm, daj tak? spokój. No. Zrobiłem to dla ciebie i dzięki temu ty się cieszysz, ja się cieszę fajnie. I jest, no, jest ekstra fajnie. Bardzo przyjemnie, naprawdę, wspomnienia tak. niesamowite. Dziękuję ci. Dzięki. Czyli co, widzimy się jutro rano? Widzimy się jutro. Pobawimy się jutro. Pobawimy się. Wiem, że ty też sobie rozgrzejemy się. Rozgrzejemy się. No do zobaczenia, widzimy się. Będzie się. Ciepło, może przez chwilę będzie też zimno. Tak. Ale dla was to będzie za chwilę, a my widzimy się jutro. Jutro, dokładnie. Hej.